tak? No to zaczynamy teraz. Zaczynamy film Pobrałam popołudniowy. ziemniaki. Będą mielone dzisiaj. To jest w ogóle super pomysł. Mięso już tutaj, jak widzicie, sobie czeka. Zaraz będę robić. Mięso mielone w postaci o takich tacek. Chude mięso mielone z szynki, no tak na bogato. Nasza letnia kuchnia dzisiaj prezentuje się tak. Ziemniaki, zimiory już pokrojone się gotują. Pani Agnieszka zwraca uwagę, że do placków ziemniaczanych to podstawą jest dobrze rozgrzany olej, tylko że tu ciężko go rozgrzać na tym, no, prawda? No właśnie miałam powiedzieć o tej płycie, że teraz już po... Znaczy tak, taka płyta do takiego zwykłego użytku gdzieś w domu do podgrzania mleka czy zupy to jest jak najbardziej okej. Ale jeśli chce się na tym ugotować naprawdę taki obiad i jeszcze ugotować go szybko i sprawnie, no to tu się zaczynają pojawiać drobne schody. Nie jest to tak, że to jest nie do przejścia, ale no jest pewne utrudnienie. No właśnie. Mam wrażenie, że tutaj tego oleju i w ogóle tych naczyń nie da się tak naprawdę na bogato rozgrzać, tak jakbym to rozgrzała w domu przy swojej kuchni. Ale jeszcze wiesz co, powinniśmy to chować tutaj bliżej. I być wtedy może też, byłoby ale... lepiej, nie owiewałoby tak. No ale jest jak jest, więc jakoś tam sobie trzeba radzić. No ale właśnie, no teraz kolejny temat, ten drugi palnik, teraz już bym zwróciła uwagę, nie wiem czy takie w ogóle są, ale wybrałabym tak samo duży, bo jednak jak gotujemy tutaj pod wiatą, to zazwyczaj gotujemy na dwóch dużych garnkach albo na jednym dużym, ale jeżeli na dwóch dużych, to tak jak tutaj jest problem, bo najpierw muszę trochę ugotować te ziemniaki, no właściwie je ugotować prawie że do gotowości, przestawić na ten mniejszy palnik, żeby sobie tam jeszcze dochodziły ewentualnie, a na ten duży przełożyć patelnię, na której dopiero będę smażyć te kotlety, więc bo tutaj na tym małym raczej się tego nie uda zrobić. No więc to są takie już praktyczne nasze spostrzeżenia. No ale nic, no płyta jeszcze pewnie będzie trochę służyć, a następna jaką kupimy, to już kto wie, co my tu wtedy będziemy wymyślać, bo może to kiedyś nam przyjdzie do głowy, żeby jakoś tak bardziej zorganizować tą kuchnię w wersji takiej no letniej, polowej. Zresztą ta kuchnia będzie, być może jeszcze nie było tego widać zbyt często na filmach, ale już do tej pory była ta przestrzeń tutaj zewnętrzna wykorzystywana również i zimą i jesienią, a myślę, że w tym roku będzie wykorzystywana jeszcze bardziej właśnie do gotowania, do przygotowania różnych posiłków i uwierzcie, że właśnie jesienią i zimą to jest super przyjemne. Tak. Tutaj sobie coś zjeść, ugotować, posiedzieć przy ognisku, przy dzieciaki okazji się wtedy hartują i tak, tak dalej. Jest. Więc jest bardzo dużo korzyści z takich rozwiązań, więc no będziemy testować i tą kuchenkę i być może jeszcze jakieś inne rozwiązania, kto wie. Ja cały czas czekam, może ktoś mnie tam oświeci, może mi ktoś będzie inspirował jakimiś takimi propozycjami przepisów do, mam tutaj na myśli takie dania ogniskowe, ogniskowe, ewentualnie no właśnie takie, które byłyby łatwe do przygotowania tutaj na zewnątrz. Ale najbardziej ceniłabym podpowiedzi dotyczące takich dań, które dałoby się zrobić na ogniu. Czyli jakieś właśnie różne formy kociołka, ale takie nieoczywiste. Może ktoś ma jakieś pomysły, może jakieś inne dania. Ale takie właśnie, które dałoby się zrobić na ogniu. Dobrze. To co? To ujęcie kończymy. Ziemniaczki dochodzą. Matylda jedzie na rowerze. Dzisiaj, moi drodzy, trochę improwizacja z tymi kotletami, jak się okazało, ponieważ nie mam bułki tartej. Trzeba było sobie tutaj ratować się mąką. Nie wiem, jak to wyjdzie. Generalnie w domu, jeśli zdarzy mi się robić kotlety, to ja tylko delikatnie obsmażam, a potem wkładam do naczynia żaroodpornego, a potem dopiekam. I wtedy są soczyste. Nie wiem, jak mi to wyjdzie dzisiaj, bo jak mówiłam wielokrotnie, ja w smażeniu nie mam specjalnie bogatego doświadczenia, ale mam nadzieję, że będą zjadliwe po prostu, że dzieci zjedzą obiad i gitara. Ale no to się jeszcze okaże. Póki co lepiej, wrzucam na patelnię, która mi się tutaj już rozgrzewa, ziemniaki sobie się gotują, ale już w zasadzie są prawie gotowe, także jest, można powiedzieć, na finiszu. Jak tu idzie, pani Basiu? No nieźle, zaraz zobaczymy. Pachnie już pięknie. Kotleciki się tutaj robią, no. To jest gotowanie, tak to można smażyć. Kolejna partia się piecze, ugryź czeka, zachęcony zapachem, a tak wygląda finalnie to danie. Cyk, cyk. Wygląda na to, że wszyscy się najedli, chyba nawet przejedli, bym powiedziała.
Więc teraz ja posiedzę chwilę, dosłownie chwilę i trzeba się wziąć z Matyldą za naukę wierszyka, na szczęście krótkiego, więc mam nadzieję, że w godzinę damy radę.